krótko po urlopie w Kazimierzu, ale miałem okazję rozmawiać z jednym z przedsiębiorców, którzy właśnie wywożą nieczystości płynne. I co się pojawia? To właściwie, o czym mówiliśmy tutaj już kilkakrotnie, zgłaszają temat jednak uszczelnienia tego systemu, też i oni. Dla nich to jest niezwykle ważne, szczególnie jak gmina będzie kupować też własny wóz, który dla tych przedsiębiorców już działających na rynku będzie stanowił niejako konkurencję, i to pewno. Tym bardziej ważne jest uszczelnić ten, zbilansować i uszczelnić ten system gospodarki wodą i ściekami pochodzącymi z tej wody. Na dzień dzisiejszy w naszej gminie nie jest to najlepsze. Nie wiem fizycznie, jak to funkcjonuje w liczbach, jak to wygląda, ale moje doświadczenia jakieś tam zawodowe, które coś tam miałem w tym polu, Kazimierz wygląda mizernie. Tu jest naprawdę mnóstwo, zresztą ludzie o tym mówią, najczęściej nie ci, co mają dziurawe szamba, ale ci, którzy sąsiadują z ludźmi, którzy mają dziurawe szamba. Jednak tu jest duża ilość ukrywanych ścieków. Głównie chodzi tutaj o ścieki, wodę, jeżeli łatwiej jest przyklinować i nasza gospodarka już teraz poprawiła przecież jakość pomiarów na wodzie. Już sami mówili, że jeżeli chodzi o bilansowanie wody, to coraz lepiej to wygląda. Coraz łatwiej im znaleźć raz nieszczelności, czyli usterki na sieci, ale z drugiej strony też te pobory nieautoryzowane. Jeżeli chodzi o ścieki, z tym mamy na pewno problem, bo często sieć jest taka, że mamy wodociąg, ale nie ma kanalizacji, czyli ludzie mają, mając wodę z kranu, taką z sieciową, ścieki lądują w szanie, załóżmy, bo w oczyszczalni to się zupełnie inaczej rozlicza. I się okazuje, jakby to dobrze zbilansować, że zbyt wiele przypadków jest takich, że ten bilans no niby chodzi w okolicach zera. To jest dosyć ważne, żeby zacząć to naprawdę dokładnie sprawdzać. Bo jednak nie o to chodzi, żeby ukraść w jakiś sposób, to też tutaj jest nagrywane obok przez sąsiada, który zaraz to podniesie, to słowo nie jest dosłowne. Chodzi nie o to, żeby z rynku wykosić już funkcjonujących przedsiębiorców, kupując ten wóz asenizacyjny, ja to widzę bardziej jako rolę cenotwórczą, czyli właśnie wykazanie, jaka jest faktyczna cena. Taka opłacalna cena dla odbiorców, dla tych operujących na ściekach. A uszczelnienie pozwoliłoby, że ten dodatkowy wóz też będzie miał zajęcie, też z niego będą zyski i nie spowoduje to upadku, który człowiek z obecnie funkcjonujący. Ten bilans jest niezwykle ważny, tym bardziej, że chyba i Unia nas coraz bardziej naciska, żeby jednak to zacieśnić i faktycznie, no i dla nas jako mieszkańców jest to niezwykle ważne. Powiem, że w wielu rejonach, to Dąbrówka na pewno, Polewianka, jest wiele miejsc, gdzie ludzie narzekają na jakość wody ze studni. No proste, bo jeżeli sąsiedzi oddają ścieki wprost do ziemi, no to tak to będzie wyglądać. Także zwracałbym na to uwagę, to jest dla nas bardzo pilne, żeby wykonać tą pracę czysto buchalteryjną. W tej chwili jest przeprowadzana kontrola, tak nawet jak rozmawiamy na bieżąco w kolejnych rejonach gminy, jest przeprowadzana kontrola oddawania ścieków, która wiąże się również potem z kontrolą nie tylko tego, czy są zawarte umowy, ale czy rzeczywiście mieszkańcy oddają ścieki, wypompowują i w jakiej ilości. Jeszcze jednak mogę, bo to jednak też się przewija. Oczywiście nikt, szczególnie ja też nie będę oficjalnie podawał, ale jednak to się dzieje. To fizycznie czuć na polach. Pan również też przejeżdżając pewnie wie, o co chodzi. Mamy niewątpliwie jeszcze na tyle, być może jednego, prawdopodobnie jednego, mam nadzieję, przedsiębiorcę, ale przynajmniej jednego, tak może lepiej to brzmi. Znaczy dalej źle, ale lepiej. Który zrzuca ścieki wprost, nie oddając do oczyszczalni. To się dzieje. To nie jest nasza gmina jedyna, oczywiście to nie jest żadne pocieszenie, ale tu też i tych przedsiębiorców trzeba kontrolować, mając po jednej stronie tych, którzy oddają ścieki, mając ten bilans po tej stronie, trzeba też kontrolować tych przedsiębiorców, którzy te ścieki z naszej gminy wywołują. To nie zawsze są ludzie, którzy operują i mają podpisane umowy z naszym zakładem komunalnym. Czasami to są odbiorcy inni. Nie jestem pewien, na ile tutaj działa ten system odpadami, obrotu odpadami.
Nie znam tego. Czy to da się poglądać i rzeczywiście przyda się to w sposób teraz łatwy wychwycić? W tej chwili można tylko to kontrolować w sposób papierowy, to znaczy porównując rachunki od mieszkańców za wywóz ścieków z ilością ścieków wrzuconych przez przedsiębiorców do oczyszczalni. Natomiast dobrze wiemy na pewno, że przynajmniej jeden przedsiębiorca oferuje niektórym czasami wywóz ścieków za nieco niższą cenę bez dokumentu i wtedy wylewa po prostu na pole. A z reguły tam, gdzie bierze dokument, odwozi z powrotem, odwozi do oczyszczalni. No przepraszam, tam, gdzie wydaje rachunek, tam odwozi do oczyszczalni, jeśli nie wydaje rachunku, wylewa na pole. Czyli właściwie uszczelnienie po tej jednej stronie, czyli kontrola rachunków, już dużo powinna poprawić. Tak jest, tak uważam.